Dany Panie, w ten sposób wiemy, że możemy rozpoczynać. Chciałbym najpierw przedstawić grono paneliści. W porządku alfabetycznym pan Władysław Kołębieski, przewodniczący Komisji Etyki Bankowej Związku Banków Polskich, prezes Raiffeisen Bank. Pani profesor Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Pani profesor Anna Lewicka-Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Centrum Etyki Biznesu, które jest wspólną jednostką tego Instytutu i Akademii Leona Koźmińskiego. Pani profesor Barbara Pogonuska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pan profesor Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. I mówiący te słowa Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Nieobecny jest pan dr Marek Madej, który, jak powiedziałem, jeszcze nie wrócił z Chin. Przygotowując dzisiejszy panel, zwróciłem się do uczestników panelu z następującą propozycją, abyśmy podzielili tę 120-minutową dyskusję na dwie rundy dyskusyjne po 35 minut każda, po 5 minut dla panelisty. Jedną rundę na pytania z sali i odpowiedzi panelistów oraz podsumowanie po 2 minuty dla panelisty. Proponuję, żebyśmy tę sesję, te rundy, pierwsze rundy poświęcili następującym zagadnieniom. Pierwsza runda niech nawiązuje do wydarzenia, jakie miało miejsce w lipcu bieżącego roku. Było to unikatowe wydarzenie, bowiem w Warszawie, w Akademii Leona Koźmińskiego, obradował 5. Światowy Kongres Etyki Biznesu. Te kongresy są organizowane co 4 lata i dlatego potocznie się o nich mówi jako o olimpiadach etyki biznesu. Kongres warszawski był zorganizowany pod, czy dotyczył tematyki pod ogólnym tytułem Tradition and New Horizons. Tradycja i nowe horyzonty. Towards the virtue of responsibility. W dążeniu do cnoty odpowiedzialności. Wzięło udział ponad 300 osób z 43 krajów przy niestety nielicznej reprezentacji polskiego biznesu, który nie musiał nigdzie wyjeżdżać ani do Tokio, ani do São Paulo, ani do Melbourne, ani do Kapsztadu, gdzie odbywały się poprzednie kongresy i mógł zorientować się, co dzieje się w etyce biznesu na świecie. A przecież w ramach przygotowań do kongresu International Society of Business Economics and Ethics, bo tak się nazywa organizacja, która organizuje kongresy co 4 lata. Nasze Centrum Etyki Biznesu zorganizowało w roku 2009 Ogólnopolski Kongres Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, na którym przyjęta została deklaracja zawierająca m.in. następujące przesłanie. Uczestnicy Ogólnopolskiego Kongresu Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odbytego w Warszawie w dniach 9-10 grudnia 2009 roku, doceniając dotychczasowe osiągnięcia w zakresie upowszechnienia etycznego wymiaru działalności gospodarczej w Polsce, uznają konieczność podejmowania inicjatyw zmierzających do nadania temu wymiarowi znaczenia, jakim darzony jest etyczny wymiar działalności o istotnym znaczeniu społecznym, takich jak badania naukowe czy medycyna. Działalność gospodarcza jest również działaniem poważnym i jako takie wymaga analogicznej odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych stron. W związku z tym tworzenie etycznej infrastruktury oraz strategii społecznej odpowiedzialności biznesu nie powinno być sprawą jedynie nielicznych osób i instytucji. Nieodzowne jest współdziałanie wszystkich interesariuszy na rzecz obywatelskiej Rzeczpospolitej Gospodarczej
jako istotnej składowej społeczeństwa obywatelskiego naszego kraju. Takie postępowanie w trosce o wspólne dobro jest probierzem patriotyzmu w jego współczesnym, pozytywnym spełnianiu. Jako temat pierwszej rundy dyskusyjnej proponuję więc kwestię, czy etyczny wymiar działalności gospodarczej w Polsce jest doceniany w stopniu, na jaki zasługuje. Oddaję mikrofon pani profesor. Podatkowe i tak dalej.
wyłącznie odpowiadać na aktualne zagadnienia bez odwoływania się do tej tradycji. Dodajmy jeszcze, że moralność, którą wcześniej zdefiniowałem, opiera się na refleksji. Natomiast przestrzeganie prawa jest związane na przykład z obawą, no nie zawsze, ale może być związane z obawą przed karami. I dodajmy jeszcze, że przewaga refleksji moralnej, uwzględnienia tradycji, pozwala na refleksję o prawie, na ocenę konkretnych przepisów prawnych, a także na uzupełnianie prawa o uniwersalne zasady, takie jak właśnie dobre obyczaje, fair play, działanie w dobrej wierze, należyta staranność, to zresztą te określenia dotyczące powinności człowieka gospodarującego znajdują się w regulacjach prawnych i powinny być z moim zdaniem znacznie szerzej wykorzystane. Ponieważ jestem ekonomistką z takiego pierwszego kształcenia, to chciałabym na zakończenie tej części powiedzieć, że o tym, co ja tutaj powiedziałam, to ekonomiści wiedzą. Zajmujący się ekonomią naukowcy, bo jeśli chodzi o biznesmenów, no to badań w tej dziedzinie nie prowadziłam i warto byłoby pewnie takie badania przeprowadzić. Mianowicie, no niestety tutaj nie zdążyliśmy tego nagrać, Oliver Williamson, amerykański ekonomista z nurtu tak zwanego instytucjonalnego, w 2000 roku podsumowując jeden szczegółowy czasopis amerykański Journal of Economic Literature, podsumowując osiągnięcia ekonomii instytucjonalnej, przedstawił taki schemat. Tu widać cztery poziomy, treści pewnie Państwo nie widzą. Cztery poziomy. Na górze jest poziom zwyczaju, moralności, religii, który kształtuje się przedziale od 100 do 1000 lat, do 1000 lat. To trzeba na drugim poziomie jest prawo. Prawo stanowione przez władcę, czy prawo stanowione w sposób demokratyczny, operujące karami, sankcjami różnego rodzaju. Na trzecim poziomie natomiast jest to bardzo istotny poziom self-governance, czyli samoregulacji biznesu, który na bieżąco jest, dokonuje się w tych sytuacjach, w których prawo nie nadąża, nie reguluje tych różnych nowych sytuacji, a nawiązuje się w ten sposób do tego źródła, do bazy, jaką prawo stanowiło. No to dobrze, że to jest Amerykanin, czy tam jest prawo zwyczajowe, ale warto na to zwrócić uwagę. I dopiero rezultatem splotu tych trzech źródeł regulujących działania gospodarcze jest konkretna alokacja zasobów. Jak ona jest, to dzisiaj widzimy. Czy jeszcze mogę chwilę? Jeszcze minutkę. Wobec czego chciałabym teraz nawiązać do etyki biznesu, do współczesnych nurtów etyki biznesu, których obserwuje się odchodzenie od uzasadniania obowiązków, powinności menedżera, biznesmena, przedsiębiorcy do nurtu implementacji opartego na tak zwanej compliance strategy, czyli strategii przestrzegania prawa, polegającej na tym, że przedsiębiorstwa czy banka buduje się kodeksy, szkoli się pracowników i wymusza na pracownikach przestrzeganie prawa w szczegółowy sposób dostosowany do warunków danego przedsiębiorstwa, banku czy innej instytucji finansowej. Przeciwieństwem tej compliance strategy jest integrity strategy, czyli strategia uczciwości, moralności, która polega na tym, że tworzy się wzorce postępowania, przywództwo etyczne i skłania się współpracowników do refleksji etycznej, jak należy wykonywać.
Dziękuję bardzo Pani Profesor i proszę Panią Profesor Dywicką-Strzelecką o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Próbując odpowiedzieć na pytanie Pana Profesora o tym, czy etyczny wymiar działalności gospodarczej jest doceniany w stopniu, na jakim zasługuje, warto zauważyć, że te etyczne standardy w naszym kraju coraz częściej mają charakter sformalizowany. W tym sensie, że coraz więcej firm wprowadza kodeksy etyczne, prowadzi szkolenia etyczne, posiada komórki etyczne, komórki CSR-owskie. No, prawie że standardem jest posiadanie przez firmy misji, którą ogłasza się na stronach internetowych. Często misja ma charakter wzniosły, patetyczny, odwołujący się do wysokich wartości. Warto wspomnieć, że misje mają również firmy, niektóre firmy znajdujące się na liście ostrzeżeń publicznych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dlaczego? Co jest źródłem takiej pewnej formalizacji tych standardów etycznych w polskim biznesie? Otóż przede wszystkim czynią to firmy, które są filiami wielkich korporacji międzynarodowych funkcjonujących w Polsce. No i to wynika właśnie z tej racji, że ponieważ cała korporacja ma, no to ten oddział też musi mieć. Próbę formalizacji tych standardów podejmują również niektóre wielkie polskie firmy aspirujące do właśnie do zajmowania odpowiedniego miejsca w wyścigu konkurencyjnym. Czasem firma wprowadza taką etyczną infrastrukturę, mając w perspektywie nawiązanie kontaktów z firmą zagraniczną, która tego wymaga. A bardzo często ta infrastruktura etyczna, te pewne właśnie instrumenty traktowane są jako narzędzie strategii marketingowej mającej pozyskać klientów. Sama widziałam kiedyś na przystanku autobusowym ogłoszenie jednej z firm pożyczkowych, która informowała, zachęcała oczywiście do korzystania z jej usług i jedną z zachęt była informacja o tym, że firma posiada kodeks, który opracowała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Jednak zachęty do tego, żeby wprowadzać tę infrastrukturę w Polsce są słabe w porównaniu z zachętami, które funkcjonują w krajach zachodnich, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych. I tutaj chciałam powiedzieć o pewnej formie, która jest pośrednia między tym, o czym mówiła przed chwileczką pani profesor Klimczak, mianowicie w prawie amerykańskim, w prawie tym stanowionym istnieje szereg uregulowań mających charakter zachęt, bodźców czy wręcz przymuszeń do tego, żeby wprowadzać właśnie tę infrastrukturę etyczną, standardy etyczne, sformalizowane standardy etyczne. No i króciuteńko. Najstarsze uregulowanie z 1991 roku pochodzące, kilkakrotnie nowelizowane, wytyczne Federalnego Wymiaru Sprawiedliwości, które uzależniają wysokość kar nakładanych na firmę w przypadku popełnienia jakiegoś nadużycia przez pracownika firmy od tego, czy firma wprowadziła program etyczny, czy tam kodeks szkolenia komunikacyjnego. Kolejna regulacja to ustawa Sarbanesa-Oxleya z 2002 roku, która weszła w życie po aferze Enronu i tak dalej, która stawia firmy przed następującą alternatywą. Albo firma przyjmie program etyczny, kodeks, oczywiście to wszystko musi być opublikowane
czyni, to musi stwierdzić, dlaczego tego nie robi. Chodzi oczywiście o firmy, o spółki notowane na giełdzie. Kolejne rozwiązanie to są uregulowania dotyczące ustawy o zamówieniach publicznych, które na firmy ubiegające się o zamówienia publiczne przekraczające 5 milionów dolarów i trwające dłużej niż 120 dni nakładają obowiązek posiadania udokumentowanego programu etycznego. No i wreszcie najnowsza ustawa Dodd-Franka, która nakłada na firmy obowiązek posiadania systemu, wewnętrznego systemu ujawniania nadużyć, czyli takiego systemu whistleblowingu, i nakłada na firmy pewne sankcje, jeżeli takiego systemu nie posiadają i nie chronią odpowiednio whistleblowerów. W Polsce, jak wiadomo, nie ma takich formalnych zachęt skłaniających firmy do wprowadzenia infrastruktury etycznej, do formalizowania standardów etycznych. Dlatego tego typu rozwiązania, kodeksy właśnie, czy jakieś szkolenia, jakieś deklaracje systemu wartości, misji, mają raczej charakter taki ceremonialny, uroczysty. Zdarza się, że pracownicy nie wiedzą o tym, że kodeks w firmie istnieje. Kierownictwo nie traktuje go poważnie, nawet jeżeli jest to na ogół, nie jest to traktowane poważnie. Czyli reasumując tę moją próbę odpowiedzi na pytanie, raczej ten wymiar etyczny ma taki charakter deklaratywny, ceremonialny, jeśli chodzi o naszą rzeczywistość, w mojej opinii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panią profesor Kowalewską. Dziękuję panie profesorze. Szanowni państwo, próbując odpowiedzieć na to trudne pytanie, które zadał pan profesor Gasparski, pomyślałam sobie tak, że można w zasadzie to poszukiwanie tych miejsc, tych środowisk, w których wymiar etyczny, wymiar działalności gospodarczej jest dostrzegany, jest doceniany, podzielić na kilka sektorów. Oczywiście ten podział jest całkowicie dowolny i nie spełnia żadnych warunków metodologiczno-logicznych, ale powiedziałabym tak, wymieniłabym środowisko biznesu, środowisko akademickie, poziom administracji publicznej i mediów. I jeśli chodzi o to dostrzeganie potrzeby zajmowania się tym aspektem działalności gospodarczej, to od razu chciałabym powiedzieć, że jeżeli to zainteresowanie czy docenianie tego etycznego wymiaru zachodzi, to w pewien specyficzny sposób, bardzo taki praktystyczny, bardzo tak bezpośrednio związany z taką widoczną w sensie publicznym działalnością gospodarczą, czyli z tym, o czym mówiła pani profesor Ludzka-Strzałęcka, mianowicie na poziomie kodeksu, na poziomie, jeżeli chodzi o sferę biznesu, na poziomie obecności w firmach właśnie kodeksu, nie zawsze przez pracowników przeczytanych, tak, czy przemyślanych. Czy na poziomie szkoleń, poprzez szkolenia, które są komórki w CSR-owstwie. Zatem zachodzi to na takim poziomie, no, jak najbardziej związanym z naszym doświadczeniem świata. Natomiast to, czego nie ma moim zdaniem, to nie ma szerszej refleksji nad w ogóle, czym jest biznes, jakie są jego cele i w ogóle jakie są cele czy sensy działalności ekonomicznej. Ci z państwa, którzy wczoraj brali udział w panelu pod tytułem Polityka, religia i filozofia, być może zauważyli wypowiedź pana profesora Andrzeja Szachaja, który powiedział, że brak w Polsce
także na arenie, politycznej, szerszej refleksji nad sensem gospodarowania, właśnie nad celami gospodarowania, z tych niepokojących zjawisk w świecie, a politycy, właściwie był taki zarzut w stronę polityków adresowany, zajmują się kwestiami technicznymi, doraźnymi, natomiast nie ma tej szerszej debaty publicznej. Zatem podtrzymując tutaj tę uwagę, powiedziałabym, że także i w środowisku akademickim, o ile tutaj skromna wiedza, którą mogę się popisać, że tutaj też mamy do czynienia z obecnością działań, które są bardzo, od razu się zastrzegę, bardzo pozytywne i bardzo sobie cenię. Oczywiście jako nauczyciel akademicki biorę też w tym udział, a mianowicie programy studiów, wymiar zajęć z przedmiotów związanych z refleksją etyczną nad gospodarowaniem. No to jeżeli chodzi na przykład o naszą uczelnię, no to są takie miejsca, gdzie naprawdę można, biorąc pod uwagę właśnie przychylność władz czy komisji programowych, być usatysfakcjonowany. Na prawie wszystkich studiach, czy na wielu studiach podyplomowych, które są w naszym uniwersytecie prowadzone, są zajęcia dotyczące właśnie etyki danej dziedziny. To też jest bardzo pozytywne, ponieważ to wprowadza w ten obszar już osób dorosłych zaangażowanych w życie zawodowe, którzy już są obecni w sferze gospodarowania czy w sferze administracji publicznej, wprowadza chociażby troszeczkę wymuszoną potrzebę podejmowania tej refleksji. No i jeżeli chodzi o sferę administracji publicznej, to tutaj też możemy mówić o takiej obecności tych działań, które są tak po prostu wirusowo uchwytne, to znaczy urzędy administracji mają swoje kodeksy etyczne, te kodeksy etyczne są opracowywane przez urzędy gmin, są szkolenia z zakresu etyki i oczywiście gdybyśmy te wszystkie poziomy brali pod uwagę, to też takie działania, takie praktyki można by znaleźć. A zatem w tym sensie, jeszcze raz powtórzę, uważam, że jest to niezwykle cenne, że taki wymiar czy sposób promowania tego aspektu etycznego działalności gospodarczej, działalności, która odbywa się na styku właśnie biznesu, na przykład administracji publicznej, to w Polsce jest doceniane. Jest w jakimś stopniu, trudno byłoby powiedzieć, czy pani profesor Lipska-Strzelecka tutaj przywoływała przykłady innych krajów, ja nie mam takiej wiedzy, ale chcę powiedzieć, że w porównaniu że mam do czynienia z rozwojem, z poszerzaniem tej obecności. Ale jeszcze raz powtórzę, jeśli chodzi o szerszą refleksję etyczną, o szerszą debatę dotyczącą celów działalności gospodarczej, to tego brakuje. Teraz jeszcze na chwilę wracając do środowiska akademickiego, bo to z pewnym takim żalem. Oczywiście można powiedzieć, że studenci interesują się bardziej, czy może większość studentów bardziej interesuje się tym takim konkretnym wymiarem obecności etyki. To znaczy, furorę robią wszystkie projekty z zakresu CSA, tak? Bo to widać, to są raporty, to można zobaczyć, to można sprawdzić, to ma ten wymiar PR-owski. Analiza przypadków, czyli case study, to też jest coś, co studentów niesamowicie wyciąga. I powiedziałabym, że oni to widzą jako przykłady działań, które wydarzają się w biznesie, które są nagrane, ale które stanowią wpisują się w samą definicję biznesu. Nie powinno ich być, ale biznes to tylko biznes, prawda, w tym ujęciu orientacji profitowej. Natomiast właśnie ta szersza refleksja jest
mniejszym stopniu obecnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzą, panel jest w pełni parytetowy. Czas teraz na umczyść. Pan prezes Wiśniewski. Naprawdę też się układa, że te panie są bardzo zaangażowane na bieżąco do tego biznesu. Natomiast zdaje się, że z tą etyką, z etyką biznesu nie powiedziałbym, że mamy incydentalny kontakt, bo z jakichś innych pozycji do niej podchodzimy. Ja wykładam rozmaite etyki, tylko od etyki ogólnej, bo etyki społeczne, w tym etykę biznesu, etykę prawniczą, urzędniczą, etykę funkcjonariuszy publicznych, mediów, czy mam doświadczenie w różnych obszarach etyki. Chociaż tą codzienną studencką etykę dla studentów, etykę biznesu przekazałem moim młodszym kolegom, to jeszcze na studiów doktoranckich, to robię tak, gdzie sobie życzę. Ale głównie snuję refleksję wokół metodologii etyki szczegółowej. Ona dotyczy owszem i etyki biznesu. Pan reprezentuje banki, to załóż inne spojrzenie od strony praktyki. Tylko chciałem powiedzieć, że jestem bardziej teoretykiem. Mój następca przy głosie będzie ze strony praktycznej to rzecz realizował. I przechodzę do pytania. Czy etyczny wymiar działalności gospodarczej jest doceniany w wystarczającym stopniu w Polsce? To są różne członki tego pytania. Najpierw etyczny. Proszę Państwa, słowo etyka może być wymawiane tak, jak ja teraz akcentowałem. Czyli z takim odniesieniem do głębokiej, filozoficzno-humanistycznej tradycji. Ale najczęściej słyszę, czasem od młodych doktorów, to słowo wymawiane inaczej, etyka. I tak mi się zdaje, że powiedzmy my, akademickie środowisko, traktujemy ten etyczny wymiar przymiotnikowy, może ci się nie oddaje. Tej różnicy akcentu, właśnie traktujemy to jak najbardziej poważnie chcielibyśmy etykę osadzić właśnie, chociażby w tej filozofii celów ludzkiego życia, czyli w jakiejś aksjologii, potrzeba głębszej podbudowy, pod refleksję nad etycznym wymiarem, a jest też i ten wymiar, o którym panie mówiły, nie mówię, że go podzielam, to nie o to chodzi, tylko ten taki stosowany w instytucjach i przedsiębiorstwach. Czysto użytkowy, niezarówkowy, ja bym się z tym zgodził. To się tak odbiera, chociaż kiedy myślę o 9 kohortach MBA, które przeszły przez każde 30-godzinne zajęcia z tego CSR-u ze mną i gdzie znaczną tą pierwszą część poświęcałem właśnie takim filozoficznym podstawom tego przedmiotu, to zauważyłem, że ci młodzi ludzie najczęściej desygnowani przez korporacje. Te studia przecież były współfinansowane. Bardzo są otwarci. Często byli oczywiście zawody menedżerskie, inżynierskie, medyczne, bo tam się pojawiają. Oni byli bardzo otwarci na tą refleksję głęboką, filozoficzną, humanistyczną. Dlatego współczesny decydent, który formuje edukację w Polsce, w ogóle nie docenia. Ci, którzy programują na poziomie wydziału kształcenia, tej cząstki humanistycznego wykształcenia się dość często, może zbyt często wykształcenia. Tam, gdzie są mądre władze, tam jest filozofia, tam jest etyka biznesu, tam cały czas się tego pilnuje, ale to się nie równa. Więc czy jest doceniane, to tutaj powiedział, to jest różne, prawda? Różnie jest, gdy chodzi o instytucjonalnego decydenta. A różnie jest wtedy, kiedy im
indywidualnie do tego dochodzimy. Kiedy ostatni raz z panią profesor gdzieś występowaliśmy razem, to ja tam zwróciłem uwagę na to, że obok tego etycznego wymiaru jest jeszcze moralny właśnie. To, co mówiłem, to humanistyczne postawy. To o to mi chodzi, żebyśmy docierali nie tylko do świadomości czysto normatywnej, ale do tej świadomości, która gdzieś głęboko zakorzenia się w sumieniu. Bo inaczej relacja człowiek-etyka będzie przebiegać, kiedy on będzie realizował normy etyczne, bo takie są standardy, po prostu będzie się wpisywał z uzasadnieniem, bo tak powinno być. No, czysto deontologiczne. Prawno deontologiczne. A inaczej, kiedy on zaangażuje w to swoje sumienie, swoją wolność, to jest też kwestia zaufania do kadry. Bo to też jest takie pytanie, czy ta kadra kierownicza to nam nazwa naszymi sumieniami? Czy ich sumienia są bardziej rozwinięte? Czy oni są administratorami naszych sumień? A narzędziem zarządzania moralnością są te normy, że też trzeba docierać do człowieka w inny sposób. Ja jestem filozofem, oczywiście, że akcentuję ten drugi sposób, ale będę, że może ma inne doświadczenie. Jestem otwarty na dyskusję. Dydaktyka, no to o tym mówiłem, to jest różnie. Ja ciągle ubolewam, że marketing unika, jest z reguły narażony na działania sprzeczne z taką elementarną moralnością, bo jest manipulacyjny. Ale ja się już w swojej uniwersytecie nie mogę poprosić, żeby marketingowcy regularnie mieli etykę. Podczas finansów, na przykład, to specjalności, to one są na to otwarte. Proszę Państwa, pojawia się jednak takie złudzenie, że właściwie to etyka, to mogą uprawiać psycholodzy, socjolodzy, prawnicy, że to gdzieś tam w takich kwestiach jak sztuka negocjacji, to się gdzieś tutaj mieści. Nie? Na sekcji etycznej przejmowaliśmy taki referat, który pokazywał te tendencje w anglosaskich szkołach. Sposoba uprawiania eliminatywizm. Eliminować się również socjolodzy, psychologiczni. Zdrowy rozsądek. To spojrzenie na zegarek. Wspomniałem, że to będzie. Panu profesorowi Gorybińskiemu. Dziękuję. Proszę nie myśleć, że pan jest właścicielem hotelu. Zbieżność nazwisk zupełnie przypadkowo, jak jest to napisane na filmach. Natomiast mamy, po tym wszystkim, co mówili akademicy, mamy tutaj przedstawiciela. Pan reprezentuje cały polski biznes. Przynajmniej z naszego punktu widzenia. Tak, ale to nie pierwszy raz. Jeśli Państwo pozwolą, to może najpierw małe sprostowanie. Ja miałem przyjemność być. Jakiś czas temu rzeczywiście jestem tłumaczem związanym z Czeskiem. Rozpoczynałem tę pracę, bo to jest 27 osób dokładnie. Dzisiaj to przejęcie chłopaków jest w połączonych instytucjach, jeszcze nieformalnie, ale praktycznie ponad 6 miesięcy. A ja po jak przestałem być prezesem tej firmy, nadal pracuję w Radzie Nadzorczej tego banku i wszystkich spółek grupy najważniejszej w Polsce. No i oprócz tego w Związku Banków Polskich od zarania jakiegoś imienia, czyli od ponad 20 banków, a ostatnio w Komisji Etyki Bankowej. I muszę powiedzieć, że tak podlizując się może prowadzącego dyskusję, że w zasadzie zarówno artykuł, jak i list
mechanizm, który pan profesor do nas skierował, to dla mnie wyczerpuje to, z czym spotykamy się, praktyczne elementy tej problematyki. I odpowiedź na pierwsze pytanie, ponieważ jestem praktykiem pana profesora, jest bardzo krótka, ale zanim jej udzielę, to chciałem zapytać, kto z państwa obecnych tutaj na sali reprezentuje środowiska inne niż akademickie, jeśli obecne się myśli o pewne. Bardzo. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. To znaczy odpowiedź bardzo mi przykro, ale generalnie poza wyjątkami to odpowiedź na pytanie, czy etyczny wymiar działalności gospodarczej w Polsce jest doceniany stopniu na takim, na jaki zasługuje, jest nie, dlatego że jest to niestety dziedzina, którą zajmuje się środowisko akademickie. Jak również spoza tego środowiska, powiedziałbym, grono hobbystów. Mam przyjemność powiedzieć, że do tego grona hobbystów należą banki, bo staram się uczestniczyć we wszystkich tego typu spotkaniach i imprezach. I natomiast dostrzegam to, że rzeczywiście, czy ja dostrzegam, że rzeczywiście ta problematyka nie cieszy się jakimś takim specjalnym zainteresowaniem. Zadaję sobie zawsze pytanie, dlaczego tak się dzieje. I myślę, że odpowiedzi są dwie. To znaczy, pierwsza odpowiedź dotyczy nas wszystkich klientów, pojęte jakie sfery gospodarcze, czy to sfery finansowej, czy sfery produkcyjnej. Pytanie brzmi, czy to jest wartość dodana dla klienta, prawda? Bo naszym partnerem w biznesie jest klient. Powtarzamy, że klient jest najważniejszy. My to robimy dla klienta, bez klienta nie istnieje. I teraz pytanie jest takie, czy fakt, że firma postępuje w sposób etyczny, stanowi dla klienta wartość dodaną. I pytanie brzmi, czy jeżeli postępuje w sposób etyczny, to klient jest gotów coś za to poświęcić, to znaczy składając depozyt w banku, bo mam nadzieję, że teraz już w innych firmach empatii pieniędzy nie obowiązuje, to jesteśmy gotowi przyjąć nieco niższy procent, wiedząc, że jest to firma czy pan spełniający normy etyczne, pracujący zgodnie z pewnymi zasadami etycznymi, moralnymi, jakkolwiek jest zdefiniowany. Bo niestety jest tak, a to jest druga część, bo mówimy o etyce i o biznesie. To na ile posiadamy wiedzę na temat biznesu, na temat ekonomii. To w takich najprostszych sprawach. W takich sprawach, że jeżeli ktoś oferuje nam wyższe stawki, wyższe oprocentowanie dla naszych składanych tam pieniędzy, to nie jest żaden cud, prawda? To nie jest żaden przypadek. Z tym związany jest po prostu określony poziom ryzyka. Jest to kwestia edukacji zarówno w zakresie etyki, jak również w zakresie pewnych podstawowych informacji dotyczących ekonomii, praw ekonomii, ale to już jest sfera drugiego pytania pana profesora i do tego może później wrócę, ale jeszcze dwie czy trzy rzeczy na wchodzę, bo ja, ponieważ jestem w praktyki, więc zwykle nie przygotowuję sobie. I zawsze liczę na szanownych panelistów. I ponownie się nie zapytam. Jedna sprawa, a kolejność jest przypadkowa, bo właśnie tak pamiętam. Absolutnie zgadzam się całkowicie z tym, że są te dwie sfery, czy dwie formuły, według których kształtowana jest etyka w firmie. I muszę powiedzieć, że ja doświadczyłem obydwu. Znaczy pierwsza, jak dziś pamiętam, kiedy przyszedłem do swojej firmy,
takich trzech dżentelmenów. A jeden z nich okradł bank kiedyś, bo był to pan prezes Jan Wołoszyn, który nadał taką akcję Armii Krajowej pseudonim Ural, która polegała na tym, że z banku na potrzeby Armii Krajowej został skradziony miliard marek. I oczywiście on nie brał udziału w samej akcji, natomiast przekazywał informacje o wyjściu. I to był jeden człowiek, który od tamtej pory pracował, powiedzmy, przez całą historię Polski. I dwóch o podobnym charakterze. Dzisiaj, i to było oczywiście, wtedy nie było potrzeby, żadnych tekstów, nie było żadnych, byśmy mieli mistrzów. Dzisiaj to się zmieniło całkowicie. Może ze względu na skalę, może ze względu na to, że to świat jest inny i całe społeczeństwo zachowuje się w sposób inny, ma jakieś inne cele, inne priorytety. I tutaj wrócę do jeszcze wczorajszej może dyskusji, kiedy mówiliśmy, planiliśmy, mówili, i to pan profesor zadał pytanie o trzy sfery, to znaczy jedna to jest sfera odpowiedzialności prawnej, druga to jest sfera odpowiedzialności ekonomicznej i trzecia to jest sfera odpowiedzialności etycznej. I tam, gdzie powiedzmy, tak kluczowo, nie ma sankcji, nie ma odpowiedzialności. Prawda? Więc ja powiedział, że dodając do tego, co wczoraj zostało powiedziane, że w sferze odpowiedzialności etycznej w dużej części ta odpowiedzialność jest formułowana i kształtowana także przez przepisy prawa, które w pewnej części zaczynają również obejmować sferę, której kiedyś się nie regulowało. Właśnie tę sferę etyczną. I tutaj oczywiście muszę wrócić też do wypowiedzi pani profesora, bo oczywiście ja mogę mówić o tym, co się dzieje w bankach. Trochę mniej niż bardziej znam inne sfery. Ale muszę powiedzieć, że tutaj bym się absolutnie z panem profesorem nie zgodził. Dlatego, że nasze zasady dobrych praktyk bankowych powstały zanim nastąpiła dominacja i przejęcie większości polskich banków przez banki zagraniczne. To była jak najbardziej i całkowicie inicjatywa ludzi, którzy w tych bankach pracowali, to była inicjatywa związku, ale powstały w związku. Dzisiaj my pracujemy nad tym, żeby je zmienić, bo to stało się kilkanaście lat temu, więc uważamy, że wiele z nich jest nieaktualnych. No i nawet na zasadzie informacji chwalenia się robimy parę innych rzeczy, takich jak urząd pracownika banku. I wszyscy te banki będące członkami również odpowiadają na informacje czy kwestie związane z tym, jak to dociera do pracowników, jaki mają do tego dostęp. To są to elementy, które banki przyjmują i później stają się elementem szkolenia i uczenia pracowników, przygotowywania ich do stanowiska pracy. I może ostatnia rzecz, że nie zawsze te zasady są zewnętrznie inspirowane przez właściciela, że korporacje, bo bardzo często są to rzeczy, które powstają w ramach wewnętrznej dyskusji. Dziękuję bardzo. Mamy zatem odpowiedź na pierwsze pytanie zarysowane. Tak jak Państwo to słyszeli, ta odpowiedź nie jest odpowiedzią pura optymistyczną, jest odpowiedzialnością. Jest odpowiedzią taką, która mówi o raczej wizerunkowym niż autentycznym wprowadzaniu zasad etyki biznesu i odpowiedź na pytanie, czy etyczny wymiar działalności gospodarczej w Polsce jest doceniany stopniu, na jaki zasługuje. Powinna być raczej nie. Ale czy może być inaczej, skoro etyka sama
bo tak jest postrzegana przez uczniów szkół i ich rodziców, antyreligijności, bo pod takim hasłem jest wprowadzana, przynajmniej formalnie,